W dniu dzisiejszym odbieramy uroczyście drogę powiatową, ulicę Inżynierską w Sochaczewie. Zakres robót przewidywał rozbudowę drogi na odcinku około 950 metrów. Ta długość wynika również z przebudowanej kanalizacji deszczowej w skrzyżowaniu z drogą wojewódzką. Zakres robót obejmował wykonanie praktycznie od nowa drogi. Mamy nową konstrukcję ze stabilizacjami, z podbudowami, nowe warstwy asfaltowe. Docelowa szerokość jezdni jest zgodna z drogą klasy Z, to jest 6 metrów, z dwoma pasami ruchu o szerokości 3 metry każdy. Dodatkowo wybudowaliśmy również ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów. Pobocza z kruszywa łamanego, wybudowana została również zatoka autobusowa i wybudowaliśmy kanalizację deszczową w celu odwodnienia pasa drogowego. Mamy również nowe oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe. Wykonawcą robót była firma Trakt z Kutna. Wartość robót to powyżej 9400, prawie 9,5 miliona złotych, z czego powyżej 5 milionów złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki to środki własne, po 50% udział samorządu powiatowego i udział gminy miasta Sochaczew. Kolejny dobry dzień dla mieszkańców Sochaczewa, nie tylko dla mieszkańców dzielnicy Boryszew, ale też mieszkańców gminy Nowa Sucha, bo ulica Inżynierska, jedna z kluczowych ulic w Sochaczewie, jest już oddana do użytku. To jest kolejny przykład bardzo zgodnej współpracy miasta Sochaczew, powiatu sochaczewskiego i pomocy polskiego rządu. Ta droga ze ścieżką rowerową kosztowała blisko 10 milionów złotych. Cieszę się, że w tym miejscu miałem przyjemność przekazywać promesę rządowej dotacji, która trafiła na konto Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, po to, żeby pomóc odbudować ulicę Inżynierską. Dziś mieszkańcy mogą korzystać z ulicy Inżynierskiej, kolejnej wyremontowanej drogi w mieście Sochaczew. To jest droga, którą konkretni ludzie, będą rodzice, będą wieźli swoje dzieci do szkoły, będą dojeżdżali do pracy, będą jechali na zakupy, będą korzystali z tej drogi w swoim codziennym życiu. I tak właśnie chcemy rozwijać ziemię sochaczewską, Sochaczew, okoliczne gminy. Ulica Inżynierska dodatkowo łączy miasto Sochaczew z gminą Nowa Sucha. Przy ulicy Inżynierskiej są ważne zakłady przemysłowe, gdzie pracuje bardzo wielu mieszkańców ziemi sochaczewskiej. Nasi mieszkańcy codziennie musieli dojeżdżać do pracy drogą w złych warunkach. Dzisiaj już dojeżdżają komfortowo, bezpiecznie. Ten, kto chce, nie boi się zimnej pogody, może spokojnie, bezpiecznie dojechać rowerem do zakładów przemysłowych czy w swoich sprawach. Dziękuję pani staroście Jolancie Gonta, całemu zespołowi pani starosty. Dziękuję panu burmistrzowi Piotrowi Osieckiemu. Dziękuję radnym na czele z przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Kieszkowskim, przewodniczącym Rady Miasta Sylwestrem Kaczmarkiem. Cieszymy się ze wspólnej kolejnej inwestycji, bo Sochaczew, ziemia sochaczewska ma prawo do dużych aspiracji. My chcemy, żeby nasi mieszkańcy mieli jak najlepsze warunki do życia. I zapraszamy tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się, które miejsce wybrać na swoje miejsce na ziemi. Ziemia sochaczewska jest piękna, gościnna, a miasto Sochaczew i okoliczne gminy dynamicznie się rozwijają. Cieszę się, że możemy wspólnie działać na rzecz naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy oddać w użytkowanie tą przebudowaną, jakże ważną drogę na terenie miasta Sochaczew. Od kilku lat staramy się sukcesywnie remontować, przebudowywać drogi w całym powiecie. Jest mi też niezmiernie miło, że tak naprawdę
przebudowa drogi ulicy Inżynierskiej jest jakby kończącym się procesem przebudów, remontów wszystkich dróg powiatowych na terenie miasta Sochaczew, bo wspomnę tylko tu ulicę Staszica, ulicę Trajanowską, Księcia Janusza, Towarową, Sienkiewicza, Boryszewska i teraz ta. Oczywiście również angażujemy środki finansowe, zarówno swoje, jak i pozyskane z zewnątrz na remonty, przebudowy dróg w całym powiecie, ale wiemy, że Sochaczew to jest to miejsce centralne, do którego codziennie zmierzają mieszkańcy wszystkich gmin i bardzo jest mi miło, że przy tej tak bardzo dobrej współpracy z gminą miasto Sochaczew, z panem burmistrzem Piotrem Osieckim, z Radą Miasta pod kierownictwem pana Sylwestra Kaczmarka, jak i również z bardzo dobrą współpracą z panem ministrem Maciejem Małeckim, który nas wspiera, który pomógł pozyskać niebagatelną kwotę, bo ponad 5 milionów na realizację tej inwestycji. I kolejna dobra wiadomość jest wynikiem tej jakże ważnej, jakże potrzebnej, dobrej współpracy. Ja również bardzo się cieszę, że ta trudna inwestycja, bo ja tu przyjeżdżałam, oglądałam w trakcie robót, jak to wszystko wyglądało. Naprawdę przebudowa kanałów tych technologicznych wymagało to olbrzymiej pracy, olbrzymiej dobrej organizacji pracy, bo przecież cały czas droga była praktycznie otwarta, tu odbywał się ruch. Również bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor Małgorzacie Dębowskiej, bo to ona i jej służby współpracując z wykonawcą czuwali nad tym, żeby inwestycja przebiegała terminowo i bezproblemowo. Także raz jeszcze serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, znajdujemy się w dzielnicy przemysłowej w Sochaczewie, gdzie dzisiaj otwieramy uroczyście drogę inżynierską. Nie dalej jak jeszcze pół roku temu na tej drodze rosły z lewej strony krzaki, była wąska, niebezpieczna, z małym chodniczkiem. Tu chodzą nasi mieszkańcy, tu jeżdżą z przedsiębiorstwa, tu sąsiedniego, duże gabarytowe dźwigi. Tam dalej robi się betonowe podzespoły. Była droga niebezpieczna, była po prostu za wąska. Dzisiaj oddajemy dla mieszkańców, żeby żyli sobie spokojnie, z bezpieczeństwem. Piękny chodnik i rowerową ścieżkę, szeroką drogę dwupasmową, wymiarową. Także niech mieszkańcom służy, a wszystkim tym, co się do niej przyczynili, z panem ministrem Maciejem Małeckim dziękujemy serdecznie w imieniu mieszkańców i w imieniu tych przedsiębiorstw, panu burmistrzowi Osieckiemu, pani staroście, całej radzie i żebyśmy nadal ciągnęli tak jak dotychczas i robili jak najwięcej dróg. Szanowni Państwo, można powiedzieć w ten listopadowy poranek, że słowo stało się ciałem, bo na początku właśnie było słowo. Czyli najpierw była diagnoza stanu technicznego tej ulicy, no, nie pozbawiająca nas złudzeń, że trzeba przeprowadzić gruntowny remont, a praktycznie, tak jak pani dyrektor powiedziała, pobudować ją na nowo. Ale żeby można było to zrealizować, to kolejny ważny czynnik, czyli musiała się nawiązać współpraca. No ta współpraca, można powiedzieć, już jest od ponad 8 lat. 9. rok współpracy tych dwóch samorządów, samorządu powiatowego i samorządu miejskiego pod patronatem pana ministra Macieja Małeckiego. To ważne zadanie, no komu powierzyliśmy? Oczywiście powierzyliśmy kobiecie, pani dyrektor, jak zawsze, powiatowego zarządu dróg. Zadanie zrealizowane przez wykonawcę firmę Trakt, która nie jest po raz pierwszy na terenie Sochaczewa, realizowała już bardzo ważne inwestycje dla naszego samorządu. Teraz realizuje jeszcze przecież ważną inwestycję koło szpitala dla samorządu powiatowego. Suma summarum, proszę Państwa, po tych kilku miesiącach niedogodności, pewnych utrudnień, ale z satysfakcją widzimy piękną i przede wszystkim bezpieczną ulicę. Słowa podziękowania dla wszystkich tych, którzy się przyczynili do tego. No i co, pani starosto? Ulice wyremontowane w Sochaczewie, ale wiemy, że przed nami jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, budowa nowej przeprawy na rzece Bzurze i sądzę, że jeśli połączymy siły, tak jak do tej pory to się odbywa, to również tą inwestycję zrealizujemy. Szanowni Państwo, jestem mega szczęśliwy i mega wdzięczny
że ta droga wygląda tak jak dzisiaj, bo pamiętam dokładnie jak ona wyglądała i się zastanawiałem, czy to aby na pewno jest droga miejska, czy ona jest, kiedykolwiek była remontowana. No to było w fatalnym stanie droga, a teraz nie ma żadnego porównania. Jak wiadomo, najłatwiej się mówi ostatni. Wszystko zostało powiedziane. Mam nadzieję, że ta współpraca, której owoce tutaj widzimy, będzie kontynuowana i będziemy mogli razem wspólnie tutaj dla mieszkańców miasta starać się, żeby życie było łatwiejsze i komfort życia w Sochaczewie był coraz wyższy. Wszystkim bardzo dziękuję za to, za współpracę panu ministrowi, rządowi Rzeczpospolitej Polskiej za dotacje, które praktycznie są w każdym garkątku Sochaczewa. Czegoś takiego jeszcze w Sochaczewie nie było. Bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz.